Zima ma swoje plusy i minusy. Jednym z plusów jest brak wszelkiego robactwa, które tak mnie wkurwia. Minusem zaś są długie i nudne wieczory, szczególnie kiedy jest się chorym. Wtedy to też, nie mając zbyt dużego wyboru, najlepiej po prostu wyłączyć się i zacząć napierdalać w jakąś gierkę. W myśl zasady, nie znam się, a więc wypowiem się, dochodzę do przerażających mnie wniosków. Co się kurwa stało? W którym momencie gry tak diametralnie zmieniły się, robiąc z nas graczy czystych debili? Mam kilka ulubionych tytułów, do których zawsze z chęcią wracam. Resztę gier, a to dostałem, a to kupiłem oryginał w gazecie. Kurwa, jak gra może być oryginalna, kiedy kupujemy ją z jakimś pierdolonym szmatłasem za 9,99, gdzie to całe gówno jest tylko dodatkiem do niego? Nie pojmuję tego, ale nieważne. Mam około 30 tytułów, które gram, kiedy totalnie nie mam już nic innego do roboty. Nie odkrywam już żadnych staroci, ani tym bardziej nowości, bo pomijając zbyt słaby sprzęt, to po prostu jest o wiele ciekawszych rzeczy. Nowości strasznie mnie zrażają. Odnoszę wrażenie, że są robione pod masy dzieciarni. Główny cel to grafika. Pierdolić dobrą wciągającą fabułę, klimat, grywalność, na chuj, przecież to nieistotne. Ważne, by gra była ładna. Kiedyś grało się kwadratowymi postaciami, ale nikomu to nie przeszkadzało. Liczyła się niesamowita atmosfera i co więcej, ludzie mieli wyobraźnię i łatwo mogli utożsamić się z losami bohatera. Chociaż dziś też można spotkać kwadratową spikselowaną grę. Nie zrozumiem fenomenu Minecrafta chyba nigdy. Wolę po 100-krotć przejść coś setny raz niż grać online. Kultura graczy z każdym rokiem spada przerażająco szybko. Głupota oraz chamskość jest tak ogromna, że już lepiej grać z botami w trybie single player. Przynajmniej poziom trudności większy. I te zmiany, że niby na naszą korzyść. Kiedyś podczas rozgrywki byliśmy zmuszani do rozwiązywania łamigłówek, by daną grę przejść. Od naszych wyborów zależały dalsze losy naszego bohatera w grze. Dziś praktycznie ograniczamy się do sterowania nim, bo resztę robi za nas system. Dlaczego traktuje się potencjalnego gracza jako idiotę? Gry zawsze służyły rozrywce, ale chyba zatraciły gdzieś swoje przeznaczenie. Jak wszystko. Dzieci coraz wcześniej sięgają po znane tytuły. Nie żebym miał coś przeciwko, ale większość jest po prostu za młoda, by grać, gdy nawet nie wie, jak to robić. Poza tym, kurwiają mnie okropnie dwie rzeczy. Pierwsza to ta ciągła paplanina, że gry to samo zło, niszczą umysł dziecka, jego psychikę i bla bla bla. Każdy z nas zna to gówno, ja pierdolę. Wiem, że żyjemy w ciężkich i chujowych czasach, ale rodzicu jeden z drugim. Nie obwiniaj gier o swoje zaniedbanie. Odnoszę wrażenie, że media oraz ciemnota ludzka zrobiły sobie z tej branży takiego kozła ofiarnego. Brak czasu, poświęcenia, uwagi, troski, a nawet miłości sprawia, że dziecko nie jest dobrze wychowywane, że w przyszłości będzie psychicznie skrzywione. Poza tym, dlaczego 6-letni dzieciak jest w stanie kupić grę ze znaczkiem PEGI plus 18? To jest ta druga wkurwiająca rzecz. Na grach nieprzypadkowo są umieszczone te pieprzone kwadraciki informujące na przykład o brutalności w grze, rasizmie, narkotykach i całym tym gównie, ale chuj, kasjerka i tak sprzeda, bo czemu nie? Ano temu, że w naszym kraju nie ma przepisu dotyczącego regulacji sprzedaży gier nieletnich, czyli de facto znaczniki PEGI u nas nie obowiązują. Żeby kupić alkohol czy fajki, trzeba kombinować gry, nie ma problemu. Nie chcę być zrozumianym źle. Nie popieram picia, ani tym bardziej palenia w tak młodym wieku. Po prostu nie popieram też hipokryzji, która jest tu szczególnie uwidoczniona.